się tak, czego tak szukasz? Wiem, że czego byś nie zrobił, serca nie oszukasz, przed czym uciekasz? Czego tak szukasz? Wiem, że czego byś nie zrobił. Ja pamiętam, jak byłem w Afryce pierwszy raz i tam mają, oczywiście w wielu kulturach takich, nie? No chyba we wszystkich kulturach takich starożytnych było zawsze coś takiego jak inicjacja, nie? Do dorosłości. I tam to jest do tej pory, nie? Że jak chłopak tam osiąga wiek męski, no to idzie, musi iść do dżungli, czy tam sawanny, znaleźć lwa, wytropić go, walczyć z nim za pomocą noża czy łuku, zabić, potem przynieść tą skórę do wioski, wtedy starszyzna no, go się zbiera i mówi, no okej, okay, teraz ty już, my teraz wiemy, że ty jesteś już pełnoprawnym wojownikiem, że ty w razie czego będziesz bronił naszej wioski, jesteś facetem i teraz możesz sobie tą piękną dziewczynę, którą się zaręczyłeś, możesz się z nią ożenić, nie? I tak jest w tych wszystkich właśnie kulturach. U nas też tak kiedyś było. Niestety teraz nie ma, nie? I człowiek, i facet nie ma tego przejścia, nie? W dorosłość. A niektórzy siedzą do wieku tam 40 paru lat u mamusi, nie? I nigdy nie zostali facetami. I to jest, i ta cywilizacja totalnie kastruje mężczyzn, nie? W kościele znowu są same dziewczyny prawie, no a jak się znajdują faceci, to też muszą być bardzo grzeczni, tacy, nie? I, a znowu feministki chcą też wykastrować faceta, no bo jest groźny. Tak naprawdę facet to ma potworną w sobie jakąś siłę, moc, nie? Tylko bardzo często jest tylko ujawniana wtedy, kiedy się wkurza, nie? Ale powinna być wtedy, kiedy trzeba, nie? Kiedy ja widziałem taką, słuchajcie, widziałem tych facetów na Majdanie, jak byłem. Naprawdę, słuchajcie, to było takie przeżycie. Kiedy widziałem naprawdę ludzi bardzo odważnych, nie? Młodych ludzi, którzy z całą świadomością szli pod kulami, wynosili swoich towarzyszy broni i bez, po prostu szli tam, gdzie po prostu wszyscy padali, nie? A oni szli, nie? I nie cofali się. I to było takie przeżycie, którego nie zapomnę nigdy. John Eldridge pisał, nie? W Dzikim Sercu chyba pisał, nie? O tym, że facet to musi mieć trzy rzeczy, nie? Że musi przeżyć przygodę życia, musi stoczyć walkę i musi uwolnić księżniczkę, nie? Tą gdzieś tam z tej wieży takiej, nie? Jak tego nie ma, no to gdzieś idzie w sport albo w jakiś tam, no przynajmniej ogląda, nie? Ten sport, bo ja tam jakaś trochę adrenaliny, chociaż jest minimalnie, no. Jakiś, nie wiem co jeszcze, nie? Hazard też, nie? Stoczyć walkę, no to znowu mają te Counter-Strike'i, LOL'e i tak dalej, nie? To też jest coś tam, jakaś namiastka tego, nie? Tej walki, no. Zdobycie tej pięknej, to niestety też jest pornografia, nie? Bo facet jak nie przeżył tej walki i nie przeżył tej przygody i nie wie tak naprawdę, czy jest facetem, czy nie. A dziewczyny dobrze wiedzą, bo widzą, czy ktoś jest facetem, czy jest ktoś po prostu poważnie myśli o tym, żeby założyć rodzinę. No to najprościej jest pornografii, nie? Bo tam nie ma żadnego. Tam to jest tak bezosobowo, że nie musi tutaj żadnych warunków spełnić, nie? To tu jest wszystko za tak, nie? Na wyciągnięcie, na kliknięcie myszką tylko, nie? Kiedyś tak się zastanawiałem, dlaczego Bóg dał facetom taką, no taką, że to libido jest takie mocne, nie? Po co? No kurczę, przecież to jest
dla nas, dla kurczę wzrokowców w ogóle to jest straszna pokusa w ogóle to wszystko, nie? I dlaczego Bóg to zrobił? Czy on jest kurczę złośliwy jakiś czy coś? Ale ostatnio się dowiedziałem, że to jest tak naprawdę wszystkie ssaki to mają, bo to jest jakby jedna z najważniejszych funkcji życiowych, to jest przekazanie życia, nie? I to musi być takie mocne. To musi być na maksa mocne, żeby człowiek po prostu przekazywał życie dalej. Tylko, że tą siłę można ujarzmić w jakiś sposób, ale tylko duchem. Tylko duchem. Nie da się tego zrobić w jakieś ćwiczenia psychologiczne. A poza tym to też jest coś takiego jak ja to po sobie wiem też, nie? Że to jest trochę tak jak jest pies na łańcuchu, nie? Dopóki się nie zbliżasz do tego psa, to cię nie ugryzie, nie? Ale jeżeli wejdziesz na tą długość łańcucha, no to niestety. Musisz się liczyć, nie? Jeżeli wchodzisz na takie strony, albo jak jesteś gdzieś no to wtedy to już jest jak rzeka płynie, nie? To jest już nie do zatrzymania już bardzo często. Nie? I to jest to samo, i to się dzieje w pracy, w jakichś, nie wiem, niewinnych, kurczę, flirtach, nie? Pomiędzy gdzieś tam w pracy pani Basia, która tam robi tą kawkę, nie? Właśnie te fajne spojrzenia i tak dalej. To dotyczy wszystkich, słuchajcie, księży też. To jest każdy facet jest narażony na takie coś, nie? I tutaj bardzo trzeba być normalnie czujnym, nie? Też. Dlaczego my mówimy, znaczy ja mówię o tym dzikim sercu, że facet to musi walczyć, chronić tą żonę później i tak dalej. Być odpowiedzialny, rodzina i tak dalej. Skąd to się bierze? Bo Bóg stworzył serce człowieka jako wojownika tak naprawdę. Oczywiście kochanka też, nie? Ale wojownika też. I to jest niesamowite, że ludzie w większości chcieliby mieć święty spokój, nie? Mieliśmy po prostu sobie przyjść z pracy, włączyć telewizorek, serialiki obejrzeć. I żeby nikt już im nic od nich przypadkiem nie chciał, nie? I dlatego jak się pojawia Syria albo Majdan, to przełączają na kiepskich, nie? Po prostu niewygodne to jest, nie? To ich trochę zawstydza, w jakiś sposób daje im jakiś taki, nie wiem, wyrzuty sumienia może jakieś śladowe, nie? Czy coś, nie? I to jest już, słuchajcie, to już jest tak naprawdę, to już jest rozkład, to już śmierdzi trupem. Takie życie to już jest kompletne życie, które jest przegrane, nie? Człowiek, który nie chce walczyć, a ta walka jest, bo Jezus Chrystus przyszedł na ten świat po to, żeby walczyć o nas z demonem, nie? I tą walkę wygrał. Tylko, że każde pokolenie teraz, które przychodzi, tą walkę musi też przyjąć do swojego serca. Przyjąć Jezusa do swojego serca, tego zmartwychwstałego ducha Jezusa Chrystusa, który po zmartwychwstaniu jest już teraz, ma moc dojść, zmienić każde ludzkie serce, dojść do każdego człowieka. Dzięki właśnie zmartwychwstaniu, nie? I każdy może mieć tą moc w sobie i ten pokój w głębi, nie? Taki w sercu, który ci pomoże przejść przez wszelkie burze, nie? Jest napisane w Biblii, że przywdziej pełną zbroję Bożą, nie? Cały czas mówi, że demon jest jak lew ryczący, który jest... nie to, że jakiś... aby cię pożreć, nie? Nie, żeby tam cię... czy skubnąć, ugryźć, czy coś. Tutaj się wyraźnie mówi, że to jest walka na śmierć i życie, nie? Że Jezus tobie daje tą zbroję, tą moc, ale ty ją możesz przyjąć albo nie. I możesz być po tej stronie i być, próbować tak jak w Matrixie tych ludzi budzić z tego snu. Ich w jakiś sposób, no, po prostu
ratować ich, nie? Przez ewangelizację. Nie ma nic bardziej sensownego niż ewangelizacja, bo my mówimy, że ratujemy ludzi, nie? To jest z jednej strony, ale z drugiej strony to są dzieci Boże, bo Bóg każdego stworzył, nie? I teraz, jak idziesz głosić swoim życiem i tak dalej, to przywracasz Bogu Ojcu i Jego dzieci, nie? To jest też w ogóle z drugiej strony, jakby na to spojrzeć. I tylko, że nikt nie jest w stanie tego zrobić samemu. Bez codziennego zapraszania Jezusa do wnętrza, żeby On działał. Dzięki.